to wszystko, a więc moja wiedza techniczna na temat dźwięku, moja wiedza na temat miejsc dźwiękowych, którą zbieram od wielu, wielu lat, ale mój niedosyt, jeżeli chodzi o to, co obserwuję na rynku, ale także praca z programem Overtone Analyzer. Wszystko to doprowadziło mnie do opracowania czegoś, co nazywam kartą profilu dźwiękowego MISY, do opracowania swoistego systemu certyfikacji mis dźwiękowych. Karta profilu dźwiękowego jest to coś w rodzaju takiego rodowodu dźwiękowego. Jest to obszerna informacja, która zawiera rozmaite dane na temat dźwięku misy dźwiękowej i związane z tym koncepcje, związane z tym parametry, a więc i tony planet, ale także dużo więcej. I teraz o tym chciałbym trochę opowiedzieć. Ten system certyfikacji wprowadzamy także na rynek jako usługę, a więc osoba, która posiada misy dźwiękowe, już nie musi się w tym momencie znać na analizie, na badaniu dźwięku. Wystarczy, że podeśle mi próbkę dźwiękową swojej misy i na podstawie pojedynczego uderzenia, pojedynczej próbki dźwiękowej misy jesteśmy w stanie wykonać kartę profilu dźwiękowego. Wydaje mi się, że w miarę dokładną. Uważam też, że taka karta profilu dźwiękowego misy podnosi wartość misy dźwiękowej, bo w tym momencie mamy dokładnie opisaną misę, wiemy, co możemy z nią zrobić, wiemy, jakie relacje czy oddziaływania dźwiękowe jesteśmy w stanie wybrzmieć z tego instrumentu. Obecnie trwają także ustalenia, aby certyfikacja mis dźwiękowych, oczywiście certyfikacja mis dźwiękowych będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy tego instrumentu, ale trwają rozmowy, aby głównym przedstawicielem tej idei, czy tej metody, czy tej koncepcji na Polskę i także na rynek zachodni była Akademia Petera Hessa w Polsce, prowadzona przez Małgorzatę Musią. Chciałbym, żeby certyfikacja mis dźwiękowych czy karta profilu dźwiękowego misy była kojarzona z Akademią Petera Hessa z racji, że moje osobiste doświadczenie wywodzi się z tego miejsca. Tam pracowałem, tam wiele rzeczy się nauczyłem, tam wiele rzeczy poznałem i także wiele osób poznałem. Więc uważam, że jest to taki mój wkład w to, co wprowadził Peter Hess na polski rynek, co wprowadził Peter Hess do Polski właśnie z Małgorzatą, to co weszło do nas. Uważam, że możemy zaoferować tą certyfikację jako profesjonalne podejście do badania i opisu mis dźwiękowych, coś, co byłoby alternatywą dla tego, co w tej chwili jest obecne i dostępne na rynku. Tak więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to może się skontaktować ze mną drogą elektroniczną lub poprzez Małgorzatę Musią, poprzez Akademię Petera Hessa. Czym jest i co zawiera karta profilu dźwiękowego misy? Jest to dość obszerny dokument, wykonany w przyjaznej formie HTML, także każdy może sobie ten dokument otworzyć w przeglądarce. Można go też swobodnie wydrukować, jeżeli jest taka potrzeba. I ten dokument zawiera szereg informacji na temat dźwięku mis dźwiękowych i na temat tego, z czym te dźwięki są związane, z czym te dźwięki mogą być skojarzone. O tym wszystkim opowiem teraz po kolei. Będę korzystał trochę ze swojej ściągi, także będą się pojawiać na ekranie fragmenty wizualizacji czy fragmenty wizualne, jak taka karta profilu dźwiękowego wygląda, i myślę, że to da pełny obraz tego, czym zajmowałem się i zajmuję w obrębie analizy i badania mis dźwiękowych, jeżeli chodzi o potrzeby rynku konsumenckiego. Jest to oczywiście jedna z wielu rzeczy, które robię, ale do tego wszystkiego, co będzie później, do tego wszystkiego, nad czym jeszcze pracuję, karta profilu dźwiękowego jest potrzebna o tyle, że są potrzebne dosyć dokładne i dosyć szczegółowe różne pomiary mis dźwiękowych, aby można było wykonać dalszą pracę. Tak więc, jeżeli chodzi o ideę i to, co jest do zrobienia wokół mis dźwiękowych, to myślę, że jest to na jedną, dwie dekady spokojnie. Tak więc jest na co czekać. Ok, przejdźmy teraz do karty profilu dźwiękowego. Karta profilu dźwiękowego misy zawiera wykaz wszystkich fizycznych częstotliwości dźwiękowych, jakie można zmierzyć w misie dźwiękowej. Te częstotliwości dźwiękowe, one są pogrupowane w pasma tonalne, czyli pasma częstotliwości, w których coś się dzieje,
I w tych pasmach tonalnych są także wyszczególnione tak zwane centra tonalne, centra dźwiękowe misy. Ale czym się różni częstotliwość misy od centrum tonalnego? Centrum tonalne, czyli tak w języku angielskim pitch, jest czymś innym niż pojedyncza częstotliwość. Centra tonalne składają się z kilku dźwięków i one są subiektywnym odbiorem dźwięku. Jest to mierzalne, tak więc karta profilu dźwiękowego zawiera i częstotliwości fizyczne, i podział na pasma tonalne, w których coś się dzieje, i wykaz centrów tonalnych. Następną informację, jaką zawiera karta profilu dźwiękowego misy, jest informacja o dudnieniach różnicowych. Cała rzecz polega na tym, jeżeli mamy fizyczne częstotliwości dźwięku, które są bardzo blisko siebie, rzędu kilkunastu herców, te częstotliwości tworzą centra tonalne, ale te centra tonalne, one nie mają ciągłego dźwięku, tylko one mają charakter ciągłej pulsacji. Jest to takie pulsujący dźwięk. I ta pulsacja to jest właśnie dudnienie różnicowe. Jest to częstotliwość, którą również można zmierzyć i zapisać czy w formie herców, czy w formie rytmu BPM, beat per minute, czyli bitów na minutę. Jest to przydatne przy analizie, albo przy badaniu, albo przy tworzeniu rytmiki dźwięku, ale także jest to przydatne przy analizie czy badaniu częstotliwości pod kątem przynależności do zakresów fal mózgowych. Więc mamy te pulsacje pokrywają się z zakresami fal mózgowych i w tym miejscu te pulsacje są wyszczególnione. Następna informacja, jaką możemy znaleźć w pierwszej części karty profilu dźwiękowego misy, jest to informacja o relacjach matematycznych pomiędzy poszczególnymi centrami tonalnymi albo pomiędzy poszczególnymi pasmami tonalnymi misy dźwiękowej. Jest to informacja harmoniczna, jest to informacja taka, którą możemy odnosić także do nut, czyli są to proporcje, relacje proporcyjne pomiędzy poszczególnymi tonami i daje to pewne odniesienie, jak to się ma do szeregu czy do systemu harmonicznego i do systemu nutowego. Dźwięk misy dźwiękowej, czy misa dźwiękowa generuje tak zwane wielotony nieharmoniczne, ale ta nieharmoniczność, ona funkcjonuje w pewnym zakresie i relacje matematyczne są dosyć dobrym źródłem wiedzy na temat tego, na ile do czynienia mamy z tą enharmoniką, nieharmoniką czy nieharmonicznością, a na ile jesteśmy w pobliżu zakresów harmonicznych, a więc zakresów, w których występują tak zwane wibracje harmoniczne. O wibracjach harmonicznych powiem nieco później. To jest też dosyć taka interesująca i intrygująca sprawa, o której mało kto wie, mało kto mówi, a jest to obecne we wszystkich dźwiękach. I wreszcie następną informacją, która jest w tej części profilu dźwiękowego misy, jest to informacja na temat tak zwanej efektywności tonalnej. Efektywność tonalna w funkcji czasu jest to szybkość wygasania poszczególnych tonów misy dźwiękowej w funkcji czasu. Jest to przydatne z wielu względów, chociażby można wykonywać ocenę, na ile dane pasma tonalne są pasmami aktywnymi, a na ile dane pasma tonalne są pasmami wspierającymi. To jest dosyć szeroki temat na osobny wykład, także myślę, że o tym jeszcze kiedyś będę opowiadał, ale na razie niech ta informacja wystarczy, że mamy informację o efektywności tonalnej w funkcji czasu i później mamy do tego jeszcze wykresy.